Wiemy, że w dzisiejszym świecie nie jest modne, żeby odpłacać dobrem za zło. Nie jest uważane za coś chlubnego cierpieć dla jakiejś sprawy, nawet dla słusznej. Ale jednak jest to postawa chrześcijańska, która powinna być widoczna w naszym duchu i w całej naszej postawie. Wbrew dzisiejszej kulturze, wbrew dzisiejszemu nastawieniu wielu ludzi, nie jest też widoczne ogólnie takie nastawienie, żeby kiedy dochodzi do kwestii spornych, kiedy trzeba przedstawić swoje stanowisko, to żeby to robić łagodnie, z szacunkiem. Nie liczy się też wielu ludzi z tym, że trzeba mieć czyste sumienie. Po prostu uważają, że to się nie liczy, bo i tak im wszystko ujdzie płazem, bo w zasadzie nie ma żadnego honoru w życiu publicznym, można różne rzeczy złe robić, a i tak się jest na stanowisku, i tak. Więc zobaczmy, jak odmienna jest mądrość Boża, która płynie od Boga Ojca w Duchu Świętym przez Słowo Boże. I zastanówmy się, na ile przystajemy naszym życiem, naszym postępowaniem do tej mądrości Bożej, do tej właściwej postawy chrześcijańskiej. Przeczytamy pierwszy list Piotra, trzeci rozdział od 8 do 17 wersetu. A w końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre, niech szuka pokoju i dąży do niego. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. I któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. Lepiej bowiem jest, jeżeli taka jest wola Boża, cierpieć za dobre niż za złe uczynki. Na pewno nie mamy wątpliwości, że fragment, od którego zaczynamy, od 8 wersetu, ten ściśle rzecz biorąc 8 werset, dotyczy społeczności chrześcijańskiej, bo trudno, żebyśmy byli jednomyślni z ludźmi nienawróconymi czy ludźmi wręcz niewierzącymi. Bo czytamy, bądźcie wszyscy jednomyślni. I to apostoł Piotr pisze, a w końcu, a zatem jest to jakieś podsumowanie jego myśli, bo zaczynał wcześniej, przypominam, ostatnio mówiliśmy o relacjach w małżeństwie, jakie mają być żony, że mają być uległe swoim mężom, nie przykładać wagi do tych zewnętrznych rzeczy, do ubioru, wyglądu zewnętrznego, bardziej kłaść nacisk na tego wewnętrznego człowieka pełnego łagodności, cichego ducha. No i też, żeby to były odważne kobiety, które umieją dobrze postępować, nie dać się zastraszyć, a także umieją pozyskać swoich niewierzących mężów bez słowa, swoim czystym, bogobojnym życiem. Czytaliśmy też, że mężowie mają postępować z wyrozumiałością, ze słabszymi kobietami, jako swoimi małżonkami, bo inaczej ich modlitwy nie będą wysłuchane. I teraz apostoł Piotr jakby przechodzi do relacji w Kościele. Zaczął od rodziny, a teraz przechodzi do Kościoła i mówi, a w końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Czy jest łatwo o jednomyślność wśród chrześcijan? Trzeba powiedzieć, że dzisiaj żyjemy w dobie wielkiego zamieszania w chrześcijaństwie. To nie są żarty. Jest tak wiele sprzecznych poglądów, tak wiele różnych herezji. Więc trudno o jednomyślność z każdym chrześcijaninem i nie każdy, kto się nazywa chrześcijaninem, naprawdę takim też jest. Niektórzy poszli już tak daleko w swoich poglądach, że trudno mówić o chrześcijaństwie. Na przykład unitarianie, ci co odrzucają boskość Chrystusa, Trójcę, czy też tacy, którzy twierdzą, że chrześcijanin będzie zawsze piękny, zdrowy, bogaty i szczęśliwy. Czyli Ewangelia sukcesu, to też nie jest chrześcijaństwo.
trudno tutaj braterstwo z takimi ludźmi. Ale w kręgach naszych, ewangelicznych, gdzie generalnie jest więcej, co nas łączy, niż nas dzieli. Czy zawsze łatwo jest o jednomyślność? Nie zawsze. A czy zawsze umiemy w spokoju, z szacunkiem dla drugiej strony przedstawić swoje racje i wysłuchać racji drugiej strony? Nie zawsze umiemy. W naszym zborze potrafimy ze sobą rozmawiać, nawet o spornych kwestiach, spokojnie, rozważnie wyjąć Biblię i omówić te kwestie, ale nie wszędzie tak jest. Sam tego doświadczyłem, że są osoby, które reagują niechęcią, a nawet wrogością, jak przedstawi się inny punkt widzenia, ale biblijny w stosunku do ich poglądu. Także jest to coś, nad czym na pewno trzeba ciągle pracować, żebyśmy umieli nawet sporne kwestie teologiczne czy praktyczne oparte na Biblii omawiać w spokoju, z szacunkiem, rzeczowo. I powinniśmy należeć do ludzi, którzy, jak czytamy o tym w liście Jakuba, mają pewną cechę. List Jakuba, 17, werset 3 rozdziału. Powiada, jaki jest człowiek mądry. Czytamy tutaj, ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. I tu czytamy, że ta mądrość jest między innymi, ta mądrość, która z nieba zstępuje, ustępliwa. Inne przekłady mówią, gotowa usłuchać. Czyli chrześcijanin prawdziwy jest człowiekiem, który jest gotów usłuchać odmiennej racji. O ile to nie jest jawna herezja oczywiście, po prostu jeżeli ktoś na przykład nie kwestionuje boskości Chrystusa czy jakichś innych rzeczy, to jest gotów wysłuchać i zastanowić się, czy na pewno moje stanowisko jest słuszne. Może mój brat ma lepszy pogląd, bardziej biblijny. Znana jest mi sytuacja, że pewien długoletni wykładowca na jednym seminarium uczył pewnej teorii jednego nurtu chrześcijaństwa protestanckiego przez całe lata, ale w końcu przekonał się, że uczył nieprawdy, że ten system jest nowoczesny, z XIX wieku. Wcześniej nikt tak nie wierzył, zbadał to historycznie, zbadał biblijnie i wycofał się. Bardzo to przeżył, ale stwierdził, że nie może dalej nauczać fałszu. Był na tyle pokornym człowiekiem, gotowym usłuchać i przekonał się, że uczył nie tyle nauki biblijnej, ale ludzkiej, opartej tylko na wersetach, ale te wersety były jak tworzywo, z których można było ulepić dowolne konstrukcje. Więc czy jesteśmy gotowi omawiać nawet sporne kwestie, czy to z kwestii Kościoła, czy teologiczne, czy praktyczne, z szacunkiem jedni dla drugich, z wysłuchaniem racji, na spokojnie, bez nerwów. Znam takie sytuacje, że chrześcijanin gdzieś jest spychany na margines, bo pastor uważa, że takiego poglądu jak on nie może być w zborze. Tak nie może być, drodzy. Po prostu, jeżeli ktoś ma naprawdę uzasadnione biblijne przekonania, powinniśmy go szanować i dążyć do porozumienia. Powinniśmy ciągle od siebie uczyć i dążyć do tej jednomyślności. Powinniśmy być też współczujący, nawet dla błądzących, nawet dla kogoś, kto upadł, załamuje się, ktoś jest słaby. Na przykład list Jakuba mówi, 5 rozdział, werset 19, jak podchodzić do tych, którzy czasami zbaczają z drogi prawdy. 5 rozdział, 19 i 20 werset. Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. A zatem, jeżeli widzimy, że jakiś brat upada, czy siostra, no, miejmy to współczucie, miejmy to zrozumienie. Podobnie dla chorych, dla osób starszych, dla osób cierpiących, znoszących jakieś trudności życiowe. Mamy też być braterscy, być tą duchową rodziną, nie tylko tak z nazwy, ale naprawdę. Znam długoletniego chrześcijanina, który powiedział, bracie, u nas się tylko mówi, że jesteśmy rodziną, ale to tylko tak się mówi, tak naprawdę to jest fikcja. Tak powiedział brat po kilkudziesięciu latach bycia w jednym z kościołów w Polsce, a więc to pokazuje, że jest nad czym pracować. Dalej czytamy miłosierni. Co to jest miłosierdzie? To jest coś więcej niż współczucie. Współczucie, no to współodczuwanie czyjegoś bólu, cierpienia, wchodzenie w czyjeś buty, można tak powiedzieć. A miłosierdzie to już konkretne działanie, współczucie w działaniu. To podjęcie konkretnych kroków, żeby komuś pomóc. Czy to choremu, czy starszemu, czy w jakichś problemach życiowych, czy duchowych,
po prostu wyjście naprzeciw. Mamy sytuację miłosiernego Samarytanina, widział człowieka w potrzebie, dołożył wszelkich starań, żeby mu pomóc. Więc widzimy, że nie wystarczy tylko się zlitować w sercu, ale trzeba coś konkretnego robić, jeżeli widzimy kogoś w autentycznej potrzebie, czy to duchowej, czy materialnej. Mamy też być pokorni. A pokora dzisiaj nie jest modna. Bądź asertywny, podkreślaj swoje mocne strony, chwal siebie, kim ty nie jesteś. O, taka jest moda. A pokora jest klejnotem świętych, jak mówi książka Andrew Murray'a, takiego chrześcijanina, misjonarza. I to jest prawda, że nikt, kto służył Bogu naprawdę, kto był blisko Boga, nie był pyszny. A nawet jeśli mu się zdarzyła pycha, to na krótko i pokutował z tego. Po prostu pokora to jest cecha prawdziwego dziecka Bożego. Jeżeli człowiek sobie uświadomi, jak bardzo jest grzeszny, jak wielki jest Bóg, jak wielka jest Jego łaska, nie będzie się wywyższał. Nie będzie się wynosił nad bliźnich, nie będzie miał jakiegoś wygorowanego mniemania o sobie. Powie tak jak Paweł, z łaski Boga jestem tym, kim jestem, nie dzięki sobie. I powie tak jak Paweł, daleko więcej może niż oni pracowałem. Może tak jest, może bracie, siostro, daleko więcej pracujesz od innych. Ale Paweł powiedział, wszakże nie ja, ale łaska Boża, która jest ze mną. Jak mówi pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział. Więc podkreślał, że to wszystko było z łaski, cokolwiek dobrego osiągnął. I jeśli my ciągle wracamy do tego, co Chrystus zrobił na krzyżu Golgoty, do Jego śmierci i zmartwychwstania, i że to jest fundamentem naszego całego życia i naszego zbawienia, no to nie ma miejsca na żadną pychę. Paweł pisał, gdzie jest miejsce do chluby? Nie ma żadnego. Wszystko jest otrzymane, wszystko jest darem. I teraz czytamy, nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę. Lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Do kogo się już to tyczy? Wielu komentatorów przechodzi tutaj do świata, relacje chrześcijanin-świat. Ale myślę, że i w społeczności chrześcijańskiej może być czasami sytuacja, może nie tyle obelgi, ale jakiegoś niemiłego słowa, niemiłego zachowania. Też nie powinniśmy złem za zło odpłacać, ale dobrem. Błogosławić, dobrym słowem odpowiedzieć komuś, kto nas rani, a nie złym. Bo na to jesteśmy powołani, abyśmy odziedziczyli błogosławieństwo. Zobaczmy, jaka ciekawa argumentacja jest apostoła Piotra. Chrześcijanie są przeznaczeni na to, żeby dziedziczyć błogosławieństwo Boże. Czy zatem byłoby właściwe, żeby chrześcijanin przeklinał swoich bliźnich, skoro jest przewidziany dla błogosławieństwa? Przekleństwo jest przeciwieństwem błogosławieństwa. Widzimy tam argumentację apostoła Piotra? To jest mniej więcej coś takiego, jeżeli by powiedzieć, że chrześcijanin jest powołany do pokoju, no ale ma walczyć z bliźnimi. Byłoby to logiczne? Na pewno nie. Bóg dla nas przewidział błogosławieństwo, to nie przeklinajmy bliźnich. Nie mówmy im raniących słów. Oczywiście w większym zakresie to dotyczy naszych relacji ze światem. To niebezpieczeństwo odpłacania złem za zło jest realne, bo nasza ludzka natura domaga się sprawiedliwości. Ale nauka Nowego Przymierza jest inna niż nauka Starego Przymierza. Nie wiem, czy zauważyliśmy, że wiele psalmów jest złorzeczących. Dawid życzy nieszczęścia, wszelkiego zła swoim przeciwnikom, którzy go zwalczają. Dlaczego tak jest? Bo w Starym Przymierzu dominowała sprawiedliwość. Była tam też łaska, ale dominowała sprawiedliwość. Oko za oko, ząb za ząb. Oczywiście to nie była samowolka, bo to sędziowie rozpatrywali każde przestępstwo i każda kara była przez sędziów izraelskich rozpatrywana i także odpłacanie złem za zło było pod patronatem sędziów czy kapłanów. Ale Nowe Przymierze to już jest coś wyższego. To już jest łaska. I tutaj zupełnie objawienie Boże pokazujące tak cudowną miłość Boga, że w osobie swego Syna tak zniżył się do ludzi i przebaczył nam i pojednał nas ze sobą. Ono robi tak wielką zmianę, że nie ma miejsca na odpłacanie złem za zło. Że po prostu nawet wobec ludzi świeckich, którzy czynią nam zło, jeżeli takie jest, nie powinniśmy tym samym odpłacać. Powinniśmy raczej odpłacać błogosławieństwem, dobrym słowem, a nie obelgą.
Zresztą Pan Jezus dał ten wzór. Poprzednia kolumna Biblii Warszawskiej mówi, drugi rozdział, werset 23. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Widzimy? Chrystus dał nam taki wzór. I tak powinniśmy też postępować. Nie znaczy, że nie mamy prawa do godnej obrony. Nie o to chodzi, bo Pan Jezus także, kiedy go niesłusznie spoliczkował sługa arcykapłana, stanął sam w swojej obronie. Możemy zobaczyć zresztą, jak się zachował w 18 rozdziale Ewangelii Jana, werset 22. A gdy on to powiedział, jeden ze sług, który tam stał, wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc, tak odpowiadasz arcykapłanowi. I werset 23. Odrzekł mu Jezus, jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, że źle, a jeśli dobrze, czemu mnie bijesz? Czyli mamy prawo do godnej obrony, ale generalnie nie powinniśmy odpłacać bliźnim złem za zło. To powinno być naszym trybem postępowania, przyjętym głęboko w sercu. I teraz apostoł Piotr przytacza Psalm 34 jako umocowanie swojej argumentacji ze Starego Testamentu. I zwraca uwagę, że chcąc osiągnąć szczęście w życiu, oglądać dni dobre, na podstawie tego psalmu Dawida, trzeba powstrzymać swój język od złego, a wargi swojej odmowy zdradliwej. Inny przekład mówi od odmowy fałszywej, jeszcze inny obłudnej. Więc apostoł Piotr przytacza psalm 34, aby pokazać, że jednym z warunków takiego błogosławionego życia chrześcijańskiego jest właściwe posługiwanie się mową. Że mowa może zdecydować, jak będziemy żyli teraz, a Pan Jezus nawet powiedział, że nasza mowa zdecyduje o tym, czy będziemy zbawieni, czy nie. W Ewangelii Mateusza, 12 rozdziale, 36 i 37 werset, Pan Jezus powiedział tak. Opowiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów Twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów Twoich będziesz potępiony. A więc to jest tak aż bardzo poważna sprawa. I tutaj zwróćmy uwagę, że istnieje coś takiego jak mowa zdradliwa, fałszywa lub obłudna. Apostoł Piotr oczywiście o tej mowie przytacza w kontekście błogosławienia ludzi zamiast reagowania na ich obelgi, na jakieś ich przykre słowa też w ten sposób. Ale możemy to sobie rozszerzyć, że mowa fałszywa, niezgodna z prawdą, się Bogu po prostu nie podoba. I teraz, jeśli byśmy byli fałszywymi w mowie, w relacjach z naszymi braćmi i siostrami, na czym to mogłoby polegać? Widzimy, że ktoś naprawdę źle postępuje. Na przykład jest taki chrześcijanin, załóżmy, który ma spore błędy, a my się uśmiechamy do niego, witamy go serdecznie, a za plecami o nim źle mówimy. Czy nie byłaby to mowa fałszywa? Nie mamy tej odwagi cywilnej, żeby wziąć go gdzieś na bok i mu powiedzieć, słuchaj, nie możesz tak dalej robić. To jest niezgodne, zobacz, co Słowo Boże mówi. I właśnie ten psalm nas też do tego zachęca. Ale przede wszystkim apostoł Piotr przytacza to w odniesieniu w ogóle do mowy, żeby nasza mowa była zdrowa. Mówi, niech się odwróci od złego, a czyni dobre, niech szuka pokoju i dąży do niego. A więc zachęca nas, aby nie tylko czynić dobro, ale odwrócić się od złego. Dzisiaj można powiedzieć, że zło otacza nas ze wszystkich stron. Media, które są, i internet, i telewizja, i inne, i gazety, czasopisma. Ktoś kiedyś powiedział, że większość mediów jest w rękach w Polsce, na przykład w rękach tylko kilku ludzi. Spora część mediów w Polsce jest niemiecka po prostu. Paru niemieckich właścicieli. I taką propagandę sieją, jaka im po prostu pasuje. Liberalną, lewicową, niemoralną. No i trzeba się od tego zła odwracać. Trzeba filtrować to wszystko. Trzeba po prostu chronić swój umysł, szukać jakichś wiarygodnych źródeł informacji, bo często to są propagandowe, i dbać o to, żeby trzymać się prawdy, a nie tego fałszu. I też w popularnych pismach dla kobiet znajdujemy horoskopy, wróżby, znajdujemy takie rzekomo wspaniałe świadectwa, że zostawiłam męża, bo był niedobry, a teraz żyjemy sobie na próbę i szczęśliwi jesteśmy. I takie świadectwa są w popularnych pismach dla kobiet. To też sieje. Takie właśnie okropne
wiadomości. Więc musimy odwrócić się od złego, stronić. Jest masę seriali telewizyjnych, które przemycają szacunek dla homoseksualizmu. Wielokrotne rozwody jako normę i ponowne małżeństwa i wiele innych takich rzeczy. I my musimy naprawdę zastanowić się, z jakich mediów korzystamy, co my oglądamy, o co dbamy, czy dbamy o czystość umysłu. Naprawdę chrześcijanin nie powinien oglądać niczego, co mogłoby go splamić, co mogłoby skalać jego umysł, nauczyć go czegoś złego. Czynić mamy też dobrze, także nie tylko czynić dobrze, ale unikać wszystkiego, co nas może splamić. List Jakuba mówi na przykład, że nie wystarczy czynić dobrze, okazywać miłosierdzie, bo czytamy w liście Jakuba 1,27, czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Czyli jeżeli jesteśmy miłosierni, pomagamy tym, co są w potrzebie, a nie zachowujemy siebie niesplamionymi przez świat, to nie czcimy Boga w sposób, który mu się podoba. Mamy zachowywać siebie niesplamionymi przez świat. Oczywiście, gdybyśmy tylko zachowywali siebie niesplamionymi przez świat, a nie czynili miłosierdzia, nie czynili dobra, to też byłoby połowiczne. Dlatego te dwie rzeczy, te dwa filary, miłosierdzie i czystość, to są wymagane przez Boga. Mamy też szukać pokoju, dążyć do niego. Mamy być ludźmi pokoju, ludźmi do zgody, ludźmi, którzy wprowadzają pokój w relacje ludzkie, ludźmi, którzy kiedy widzą konflikt, to jeszcze nie dolewają oliwy do ognia, ale raczej uzdrawiają tą sytuację. Czy jesteśmy takimi? Jakiego ducha wnosimy? Bo pamiętajmy, oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. Tak więc właściwa postawa chrześcijańska jest tutaj przez Piotra świetnie wykazana, ale teraz z kolei mówi o właściwej postawie wobec świata niewierzącego, świata przeciwnego chrześcijaństwu. I mówi tak, i któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? Ciekawe pytanie, ktoś może powiedzieć, wiele złego mogą nam wyrządzić. Mogą nas torturować, prześladować, okaleczyć, pozbawić mieszkania, zabić nam członków rodziny. Wiele złego prześladowcy mogą zrobić i robią, chociażby w krajach islamskich, komunistycznych, czy tam, gdzie panują inne religie. Ale Piotr dalej tłumaczy, ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście, nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się. Tak naprawdę, jak się dobrze zastanowimy, to ten świat nie jest w stanie wyrządzić nam takiej szkody, której by Bóg nie mógłby nam wynagrodzić po śmierci i po zmartwychwstaniu, kiedy powróci Chrystus i zaprowadzi Królestwo Boże. Wtedy wszystkie cierpienia, wszelkie nieszczęścia zostaną wynagrodzone. Wiadomo, że chrześcijanin, nawet jeśli by został okaleczony czy jakoś zabity w strasznych męczarniach, to zmartwychwstanie w chwalebnym, świętym ciele. I Księga Izajasza zapowiada, że kiedy będzie stworzone nowe niebo i nowa ziemia, nie będzie wspominało się rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu. Izajasza 65:17. To szczęście zbawionych będzie tak wielkie, że nie będą po prostu pamiętać o tych wszystkich udrękach, cierpieniach, czy chorobach, czy nieszczęściach, które spotkały ich w tym świecie. I zresztą, chociażbyśmy nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, czyli ze względu na słuszną sprawę, sprawę Chrystusa, błogosławieni jesteśmy. Dlaczego? Apostoł Piotr tutaj tego tematu nie rozwija, on to rozwinie bardziej w 4 rozdziale, w wersecie 14, bo powie, błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was. I jeszcze w innym rękopisie jest tak napisane, u nich bluźnią mu, ale u was chwałę mu się oddaje. Czyli ta obecność Ducha Świętego jeszcze większa niż zwykle w czasie takich cierpień, jeszcze większa bliskość Boga w czasie cierpień, to jest wielkie szczęście i błogosławieństwo dla chrześcijanina, bo on wtedy ma pokój, wtedy wie, że Bóg jest z nim, na pewno nie jest z jego prześladowcami. I tu chciałbym podać takie świadectwo właśnie z byłego Związku Radzieckiego, kiedy jeszcze były ostre prześladowania. Pewnego przywódcę ewangelicznego kościoła wzięto na stracenie. Wzięto do karceru, którym
Ściana cała była czerwona od krwi, bo po prostu strażnicy brali takiego człowieka i rozbijali mu głowę o ścianę. I wzięli tego brata naszego, próbowali zrobić to samo, ale coś jakby miękka poduszka była między nim a ścianą i on się ciągle odbijał. Dopiero za którymś razem się zorientowali, że nie mogą nic z nim zrobić i wystraszyli się. I po prostu został puszczony. Został potem puszczony. Po prostu nie wiedzieli, nie mieli na niego siły. Nie mogli go zabić. Więc Bóg jest w stanie takie rzeczy robić. Nie zawsze to czyni. Wielu męczenników kończy tragicznie. Weźmy tych chrześcijan koptów z Egiptu, 21, którzy zostali ścięci w Libii. Strasznie zakończyli życie, ale w godności chrześcijańskiej. Nie zatracili godności dzieci bożych, nie wyrzekli się swojej wiary. Znam brata, był u koptów w Egipcie. Mówi, że z pozoru wydaje się tradycyjnie wierzący ludzie, ale był na ich nabożeństwie, słyszał słowo, było dobre. No i przyznali mu się, że mieli takie naciski, żeby się wyrzec Jezusa. Niektórzy im grozili nawet śmiercią. W żadnym wypadku nie biorą takiej opcji. Czyli jednak kochają Jezusa, nawet ci tradycyjnie wierzący tam w Egipcie koptowie. Przynajmniej tych, których brat spotkał. Musimy sobie powiedzieć też tak od siebie też trochę, dlaczego błogosławieni jesteśmy, nawet jeśli cierpimy dla sprawiedliwości. Cierpienie w życiu chrześcijanina jest w sumie pożyteczne. Jeżeli cierpimy dla słusznej sprawy, to Bóg to wykorzystuje dla naszego dobra. Chciałem to zilustrować takim przykładem. Raz na pół roku, może raz na rok bierzemy dywan i otrzepujemy go z kurzu, prawda? Bierzemy taką trzepaczkę, nieraz dwie i trzepiemy. Czasami to jest rodzinna wyprawa, kilka osób idzie i trzepie ten dywan. I widzimy, ile tego kurzu musi wyjść nieraz z takiego dywanu. Sami się dziwimy, kiedy się to nazbierało, bo tak jak spojrzymy na niego, to on ładnie wygląda. I tak jest z nami jako chrześcijanami. My na zewnątrz ładnie wyglądamy, zwłaszcza na nabożeństwie. Ale w życiu łapiemy wiele kurzu, wiele brudu. Czy to z naszego serca jakiś brud wychodzi, czy to z naszych ust, czy korzystamy za dużo z kultury, która nas otacza, czy ze świata przyjmujemy różne rzeczy, czy z towarzystwa, czy nawet członkowie rodziny na nas mają niebudujący wpływ, czy nawet członkowie zboru, czy nawet nasi przyjaciele, o czym nie zawsze wiemy. I Bóg taką trzepaczką cierpień ten kurz grzechu z nas nieraz usuwa. Podobnie zobaczmy, i to nawet cierpień słusznych, dla sprawy Chrystusowej, bo wtedy zbliżamy się do Boga, wtedy Bóg nas oczyszcza, uświęca nasze serca. Weźmy takie sukno też, kiedyś, w dawnych czasach, jak próbowano je oczyścić z jakiejś frędzy, z jakichś takich naleciałości, to brano tylko ostrą szczotkę, żeby po prostu to wyrównać, żeby było gładkie. I Bóg też stosuje nieraz ostre rzeczy w naszym życiu, ale jest jak chirurg, który wycina to, co chore. Jest po prostu troskliwym, miłosiernym ojcem. I Księga Przypowieści, i List do Hebrajczyków mówi, i nawet Księga Objawienia, że kogo Pan miłuje, tego karci. To z miłości dopuszcza w naszym życiu różne takie doświadczenia, żebyśmy stali się lepsi, a nie gorsi. I czytamy, nie lękajcie się więc gruźb ich i nie trwóżcie się. Więc nie mamy być takimi bojaźliwymi przed ludźmi, bo no, kim jest człowiek? Kim jest człowiek? Księga Izajasza mówi, żeby nie bać się w ogóle ludzi. Kto się boi człowieka? Kto nie ma bojaźni Bożej? Jeżeli mamy bojaźń Bożą, prawdziwą, i wiemy, co czeka tych, którzy odstąpią od wiary. Pan Jezus powiedział, że kto się Jego zaprze przed ludźmi, to i On się Go zaprze przed swoim Ojcem i przed świętymi aniołami. Pamiętajmy o słowach Izajasza. Co mówi Izajasz? 51 rozdział 7 i 8 werset. Słuchajcie mnie, wy, którzy znacie sprawiedliwość, ty ludu, w którego sercu jest zakon. Nie bójcie się lżenia ludzi i nie lękajcie się ich pośmiewiska, bo jak szatę pożre ich mól i jak wełnę pogryzie ich robak. Lecz moja sprawiedliwość trwać będzie wiecznie, a moje zbawienie z pokolenia w pokolenie. I dalej, 12 rozdział. Przepraszam, werset. Ja jestem tym, który was pociesza. Kim jesteś ty, że się boisz człowieka śmiertelnego? Syna człowieczego, który ginie jak trawa, a zapomniałeś Pana, swojego Stworzyciela, który rozciągnął niebiosa i założył ziemię. Po prostu można by jeszcze dalej czytać i zachęcam do tego. Człowiek jest przemijający. Nawet najgorszy przeciwnik, on w końcu
umrze albo marnie nawet zginie. Więc po prostu nie bójmy się ludzi. I tu dalej czytamy, lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych. I tu jest klucz, który pozwoli nam nie bać się ludzi. W bardziej współczesnym przekładzie w Biblii Paulistów czytamy: Chrystusa Pana czcicie w waszych sercach jako świętego. Jeżeli Chrystusa Pana czcimy w naszych sercach jako świętego, to nie będziemy bali się ludzi. Skoro Chrystus będzie Panem, bo zobaczmy, jak to jest napisane, Chrystusa Pana czcicie w waszych sercach jako świętego. Jeżeli Chrystus jest naszym Panem jedynym i do Niego należymy, to nie straszne nam będą wszelkie prześladowania, wszelkie nieprzyjemności, wszelkie doświadczenia, bo my do Niego należymy. A czytamy, że czy stoi, czy upada, sługa należy do swojego Pana i Pan ma moc podtrzymać go. I nie boimy się, On nas zachowa. On rozpoczął w nas dobre dzieło i On je będzie prowadził aż do samego końca. On nie zostawi nas z dnia na dzień. I mamy być zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od nas wytłumaczenia się z nadziei naszej. Czyli jeżeli ktoś pyta, a dlaczego ty jesteś inny, dlaczego to czy tamto, powinniśmy być gotowi zawsze dać świadectwo. Czy mamy przygotowane, każdy z nas, chociaż kilkuminutowe świadectwo swojego nawrócenia. Czyli pierwsze pytanie, kim byłem kiedyś, kim jestem teraz i jak to się stało i jakie dobrodziejstwa z tego wynikają dla mnie i dla innych. Czy umiemy powiedzieć? Nie trzeba być wielkim teologiem, żeby coś takiego powiedzieć. A powinniśmy być gotowi. Ale jak to mamy czynić? Z łagodnością i szacunkiem. Czasami się zdarza, że chrześcijanie ewangeliczni rozmawia z katolikiem, no to no tam z grubej rury, jakie dziwne nauki wy macie i tak dalej. Nie? I to nie jest taki właściwy sposób głoszenia. Oczywiście może przyjść czas na to, że z pomocą Biblii porówna się pewne nauki, ale to nie jest głoszenie w duchu pokoju. Czytamy list do Efezjan, że mamy mieć nogi obute w gotowość głoszenia Ewangelii pokoju, a niektórzy chrześcijanie głoszą Ewangelię wojny. Atak na inne wyznania, kpienie sobie z innych wyznań, nie powinno być tak, czy z innych ludzi. Z łagodnością i szacunkiem. Szanować bliźnich, widzieć u nich też cokolwiek mają dobrego, pochwalić to, szukać wspólnej płaszczyzny. Paweł nawet pochwalił pogan, że wystawili ołtarz nieznanemu Bogu i że byli bardzo religijni. Widział, że szukali Boga, chociaż po omacku. Więc starajmy się raczej szukać wspólnej płaszczyzny, niż zaraz odpychać tego człowieka. Kiedyś na jednym forum dziewczyna ze Świadków Jehowy próbowała głosić swoje przekonania. Pewien chrześcijanin napisał jej tak: wyrzuć ten twój przekład Nowego Świata do śmietnika. No czy w ten sposób on ją zachęci, czy w ogóle jakoś do niej dotrze z Ewangelią? Na pewno nie. To są raniące słowa. Może lepiej jakby zrobił. No może porównajmy przekład Nowego Świata z innym przekładem, a może z oryginałem, podyskutujmy. To już by było dużo lepsze. Ale ważne jest nie tylko, jak my głosimy innym, ale też miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali, czyli inaczej zniesławiali. Czy tacy jesteśmy? Bo możemy nawet być dobrzy w głoszeniu Ewangelii, ale jakie jest nasze życie, świadectwo naszego życia? Bo może tak być, że ktoś głosi innym Ewangelię, a ktoś mu powie, ale przepraszam bardzo, ja znam Pana dzieci. Pana dzieci no to w ogóle są zaprzeczeniem wszelkiego chrześcijaństwa. I co wtedy? Także bardzo ważne jest, czy zachowujemy czyste sumienie. Jaka jest nasza postawa? Czy mają na nas jakiegoś haka, jak to się mówi? Czy raczej żyjemy dobrym życiem? I czytamy dalej, lepiej bowiem, jeżeli taka jest wola Boża, cierpieć za dobre niż za złe uczynki. Więc jeżeli nikt nie ma nic nam do zarzucenia, że coś złego robimy, ale cierpimy dla słusznej sprawy, to nie jest to wielkie zmartwienie. Pan Jezus powiedział, że błogosławieni są ci, którzy cierpią dla sprawiedliwości. I podsumowując to rozważanie o cierpieniu, jego roli w życiu chrześcijanina, oczywiście takie przykrótkie, no nie da się tego rozwinąć. Chciałbym posłużyć się pewnymi myślami starożytnego mędrca żydowskiego, który napisał tak.
Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie. Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia. Przylgnij do Niego, a nie odstępuj, abyś był wywyższony w Twoim dniu ostatnim. Przyjmij wszystko, co przyjdzie na Ciebie, a w zmiennych losach utrapienia bądź wytrzymały. Bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu w piecu utrapienia. Bądź Mu wierny, a On zajmie się Tobą. Prostuj w swe drogi i Jemu zaufaj. Którzy boicie się Pana, oczekujcie Jego zmiłowania, nie zbaczajcie z drogi, abyście nie upadli. Którzy boicie się Pana, zawierzcie Mu, a nie przepadnie wasza zapłata. Którzy boicie się Pana, spodziewajcie się dobra, wiecznego wesela i zmiłowania. Popatrzcie na dawne pokolenia i zobaczcie, któż zaufał Panu, a został zawstydzony, albo któż trwał w bojaźni Pańskiej i był opuszczony, albo któż wzywał Go, a On nim wzgardził. Dlatego, że Pan jest litościwy i miłosierny, odpuszcza grzechy i zbawia w czasie utrapienia. Biada sercom tchórzliwym, rękom opuszczonym i grzesznikowi chodzącemu dwiema ścieżkami. Biada sercu zniechęconemu, ponieważ nie ma ufności, nie dozna opieki. Biada wam, którzy straciliście cierpliwość. Cóż uczynicie, kiedy Pan nawiedzi? Którzy się Pana boją, będą posłuszni Jego słowom, a miłujący Go pójdą Jego drogami. Którzy się Pana boją, będą szukać Jego upodobania, a miłujący Go w prawie znajdą nasycenie. Którzy się Pana boją, przygotują swe serca, a przed obliczem Jego uniżą swe dusze. Wpadnijmy raczej w ręce Pana niż w ręce ludzi. Jaka jest bowiem Jego wielkość, takie też i miłosierdzie. Niech te słowa starożytnego mędrca żydowskiego będą dla nas zachętą, abyśmy zachowali właściwą postawę chrześcijańską, zarówno wobec naszych braci, o czym mówiliśmy, i sióstr, wobec ludzi z zewnątrz, także nieprzychylnie usposobionych, do ludzi z innych wyznań, prześladowców, do kogokolwiek, kogo spotkamy na naszej drodze. I szczególnie miejmy właściwą postawę chrześcijańską, kiedy przyjdzie nam cierpieć. Niech Bóg nam dopomoże być dzielnymi i nie upadać na duchu. Amen.